Dzień dobry Państwu. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Otwieram zwołane przez Marszałka Sejmu na podstawie artykułu 20 ust. 2 regulaminu Sejmu pierwsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje wybór prezydium komisji, przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego. Zgodnie z artykułem 163a regulaminu Sejmu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków komisji. Na podstawie listy obecności członków komisji stwierdzam kworum. Przypominam także, że komisja na podstawie artykułu 20 ust. 3 regulaminu Sejmu powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy komisji. Głosowanie przeprowadzimy według zasady kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Wybór zostanie dokonany, jeżeli kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciwnych. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Przystępując do wyboru przewodniczącego komisji, zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów uzyskanie przez pierwszego w kolejności kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się wtedy bezprzedmiotowe. Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich posłów i posłanek jasne? Tak jest. Nikt z posłów wątpliwości nie zgłasza. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani poseł. Dziękuję, panie marszałku. Ja chciałam zgłosić na przewodniczącego komisji panią kandydaturę pani Katarzyny Kotuli. Jest to osoba mocno zaangażowana właśnie w sprawy społeczne. Jest nauczycielką, działaczką społeczną, polityczką, posłanką na Sejm 9 i 10 kadencji. W ubiegłej kadencji pracowała w Komisji Stałej do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Komisji Stałej do Spraw Rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy pani posłanka Kotula się zgadza? Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Nie ma. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura na funkcję przewodniczącego komisji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącej komisji pani posłanki Katarzyny Kotuli? Kto jest za? Sekretarza poproszę o policzenie. Super. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przewodniczącą komisji została wybrana pani poseł Katarzyna Kotula. Przy głosów za ilu? 27 głosów za, nie było głosów przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję serdecznie, serdecznie gratuluję wyboru. Przystępujemy obecnie do wyboru zastępców przewodniczącego komisji. Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli klubów poselskich i parlamentarnych oraz Konwentu Seniorów z dnia 14 listopada Komisję Polityki Społecznej i Rodziny uznano za komisję dużą. W związku z powyższym proponuję wybrać 5 zastępców przewodniczącego. Czy to jest przez państwa do zaakceptowania? Proszę bardzo, pani poseł. Panie marszałku, zgodnie z ustaleniami klubowymi mamy tutaj podanych 4 wiceprzewodniczących i wnioskujemy o 4. Proszę państwa, to jest duża komisja, więc przysługuje 5. Ale czy to jest tak, że na pewno państwo żeście to ustalili ze wszystkimi? Taką mamy informację. Chyba że teraz wybierzemy 4 i 5 będzie znakiem zapytania do wyjaśnienia. To może zróbmy inaczej. Jeżeli państwo się zgodzicie oczywiście. Może zdecydujmy o 5 zastępcach, 4 wybierzemy, a jednego dokooptujecie państwo na najbliższym posiedzeniu.
Bardzo proszę. Ale panie marszałku, słuchajcie, to damy radę, naprawdę. Panie marszałku, tak? To w związku z tym, że my mamy tutaj potwierdzone ustalenia właśnie klubowe, które mówią o czterech wiceprzewodniczących, to ja zgłaszam wniosek o przegłosowanie tej liczby wiceprzewodniczących. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka komisjo, jestem mocno zdumiona. Wyrażam teraz opinię mojego klubu, członków Komisji Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bowiem ustalenia klubowe są takie, że w związku z tym, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, jak powiedział pan marszałek, jest komisją dużą, kluby ustaliły wspólnie 5 zastępców przewodniczącej. Rozumiem, że posłowie Platformy Obywatelskiej chcą po raz kolejny łamać ustalone zasady. No, być może tak to wygląda. Łamiecie państwo umowę po raz kolejny, ale no, większość parlamentarna rządzi się swoim wilczym prawem. Natomiast oczywiście państwo jesteście w stanie przegłosować wszystko, łącznie z tym, że to, co białe, jest czarne, a to, co czarne, jest białe. Natomiast chciałabym, żeby to ustalenie międzyklubowe wybrzmiało dzisiaj i zostało zapisane w protokole. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, postaram się, ale posłuchajcie państwo, naprawdę damy radę. Jest wniosek w tej chwili o przyjęcie 4 zastępców przewodniczącego. Czy jest alternatywny wniosek? Rozumiem, że państwo chcecie, że 5. Tak, głosujemy. Pierwszy wniosek. Kto z pań i panów jest za tym, żeby było 4 zastępców przewodniczącego? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Bardzo proszę o podanie wyników głosowania. 18 głosów za, 13 głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję serdecznie. Jest 4 zastępców tej komisji. Przystępujemy do zgłaszania kandydatur. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Zgłaszam na stanowisko wiceprzewodniczących 2 koleżanki, posłanki z Klubu Koalicji Obywatelskiej, panią posłankę Joannę Frydrych oraz panią posłankę Jagnę Marczułajtis-Walczak. Obie posłanki są znane państwu wszystkim z pracy w tej komisji w poprzedniej kadencji, a nawet mogę powiedzieć kadencjach, i doskonale orientują się w kwestiach związanych z polityką społeczną. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy panie się zgadzają? Tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Komisja, chciałem zgłosić panią poseł Urszulę Rusecką na stanowisko wiceprzewodniczącej komisji z panią poseł 4. teraz kadencji w polskim Sejmie. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i bardzo dobrze ją prowadziła. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy pani poseł się zgadza? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę następne kandydatury, bo mamy 3 osoby zgłoszone. Jeszcze jedna. Proszę bardzo. Poprosiłabym, panie marszałku, Wysoka Komisja, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości o pozostawienie tego miejsca jako wakat. Na razie planujemy to miejsce dla posła Prawa i Sprawiedliwości, dla naszego przedstawiciela. Uzupełnimy je w niezwłocznym czasie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Ponawiam pytanie, czy są jeszcze inne zgłoszenia? Jeżeli nie, zamykamy listę. Proszę państwa, w związku ze zgłoszeniem ustalonej liczby kandydatów, czyli na 4-3 osoby na funkcję zastępców przewodniczącego, proponuję dokonanie ich wyboru w głosowaniu łącznym tych 3 osób. Czy ktoś z państwa jest przeciwko? Dobrze.
W związku z tym nie słyszę sprzeciwu. Kto jest za wyborem zgłoszonych trzech osób, trzech kandydatów na funkcję zastępców przewodniczącego komisji? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę podać wyniki. 31 głosów za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję serdecznie. Informuję, że trzy osoby zgłoszone zostały zastępcami przewodniczącego komisji oraz że z jednym wakatem czekamy na następne posiedzenie komisji. Uzupełnijcie sobie państwo ten wakat po zwołaniu komisji przez przewodniczącą komisji, panią posłankę Katarzynę Kotulę. Bardzo miło było się z państwem spotkać. Gratuluję wyboru i życzę miłego wieczoru. Dziękuję serdecznie.